Mateusz Kaniowski, razem ze mną Paweł Jóźwiak, który przed chwilą miał mocną scysję z Jackiem Murańskim. Dostałeś liścia. No, trochę przesadził, że mi udało, że wyszedłem, ja też przesadziłem, że go odepnąłem, ale uważam, wiesz, trochę jest różnica, żeby go odepnąć. Ja chciałem go po prostu odepnąć, nie moja wina, że mam tyle siły, że on jest taki słaby, że jak go odepnąłem, to od razu poleciał, kurwa, rozłożył się jak żaba, nie? Żeś nim grzmotnął, a nie go odepnął. No kurwa, mam tyle siły, to chciałem go tylko odepnąć, to nie chciałem, żeby aż tak poleciał, no, ale wiesz, to ja go bym na przykład twarz nie uderzył pierwszy, to trochę mnie to wkurzyło, nie? No, ale myślę, że to był jego odwet właśnie, przepraszam, nadepnąłem cię, że to był odwet właśnie ten liść za to, że go popchnąłeś. No, no na pewno, no dobra, jeśli to był liść, a nie było spiąchy, to wybaczą, to są free fighty. To było spiąchy? No nie wiem, no nie czułem tego, no kurde, nie mam pojęcia, no wiesz, poczułem, że mnie uderzył, to dostałem szału, to jak ktoś mnie uderza, to już się denerwuje. A wiesz co, ty stałeś taki uśmiechnięty, widać było, jak się cieszysz, tam napinasz i nagle liść i się wszystko zmieniło, widziałem, że naprawdę cię to mocno prowadziło. No, wkurwił mnie się, odpaliłem, no ale wiecie, show must go on i tyle, no. No dobra. Main event, wiecie, no main event, no kurwa, to nie jest sportowa federacja, to nie ma sensu też udawać, że to jest sport, to są freaky, to muszą być emocje i myślę, że widzowie dostali to, czego chcą. Natomiast jest duża obawa, że jutro nie dostaną tego, czego chcą. Dlaczego? Bo nie było Soroko na ważeniu. Przez sekundę się dowiedziałem, dlatego jeszcze bardziej się wkurwiłem przed tym face to face'em. Wiadomo, co się z nim dzieje? Nie mam pojęcia, dziwna sytuacja, zaraz to organizatorzy będą reagować. No dobra, no bo była ta, to wyglądało w ten sposób, że Soroko tutaj był z nami, przed w kominiarce na mediatrening, coś powiedział, no i potem już go nie było nigdzie. No nie wiem, co się stało, w szoku jestem, kurwa, ja nie wiem, no mam nadzieję, że to nie jest taki problem, jak chcę. Przepraszam, podałbyś mi wodę jedną, bo mi w gardle zaschło. Oczywiście, operator Kozak poda, jeszcze inny kolega. Dziękuję bardzo. Gitarka. Dobrze, napij się na spokojnie, natomiast tak, ale Adaś jest z nami, rozumiem, w hotelu, więc myślę, że wszystko się naprostuje, mamy 24 godziny, żeby go ewentualnie odnaleźć. Tak jest, na to liczę właśnie, nie? Że się odnajdzie. A pierwsza myśl, jak się dowiedziałeś to? No kurde, what the fuck, kurde, się znowu stało, nie? Dobrze, napisz się spokojnie. Już mam plan B na Rywala dla Kasiusza, także zaraz go przekażę z Pulasą, także spokojnie. To, co by się nie wydarzyło, na pewno to jest push barber. No, Kasio. Nie, i to cię zaskoczy, to nie jest push barber, to jest coś inny, ale kto, to już ci nie powiem. Okej, no ja mam nadzieję, że Adaś wróci, bo ten pojedynek chciałby na pewno zobaczyć każdy. Natomiast... sobie zęby ostrzy na ten pojedynek. No, szczególnie, że jest w K1, a Soroko jest faworytem tak w ogóle z tego, co widziałem u Bukmacheru. Soroko faworytem? To chyba, że coś się zmieniło. Wcześniej Kasia był cały czas faworytem. Tak? No i to znacznym. Wydawało mi się, że był 1,62 na Soroko. Słucham? Że był 1,62 na Soroko. I co on się tak panoszy? Nie, no było 3 coś na Soroko. Słucham? W trakcie wywiadu Wielki Bu już jest taką gwiazdą, słuchajcie, że przerywa wielkiemu prezesowi wywiad, żeby się pytać, w czym ma występować. Wielki Bu jest teraz prezesem wszystkim prezesów. Słucham? Daj ci odetchnąć, widziałem, że się zmęczyło. Nawet się nie rozgrzałem dobrze. Natomiast tutaj twoja Ania mówiła, że bardzo ostre słowa padały z narożnika pana Jacka. Wiesz, te maty się udzielają, no kurde, on tam jest z rodziną i tak dalej, no to rodzina też nie lubi, jak tak jest, no i tyle, no kurwa, jak nie lubi, to niech się bije sportowej federacji, to są freak fighty i tyle, no. Jak sądzisz, czy dużo się zmieni przez to, że Jacek teraz twierdzi, że już jest bez kontuzji i teraz dopiero się przygotował pierwszy raz? Nie wiem, nie interesuje mnie jego przygotowanie, jestem skupiony na sobie, wiem jak trenowałem, wiem co potrafię, idę jutro po swoje. Okej, obalenia, no patrząc na to, jak popchnąłeś, jak poleciał Jacek, można przemyśleć game plan. Mam dużo siły, jak widać, że moje ciosy też ważą, także tak czy siak będzie jutro leżał Jacenty. Dobrze. Paweł, jak się czujesz na dzień przed tą galą, ponieważ powiem ci szczerze, że jak się ogląda te rzeczy medialne, te spotkania, kłótnie, szczególnie w Igrzyskach Gladiatorów, to naprawdę ja się czasami zastanawiam, co my tu robimy? Kurde, przecież ci mówiłem, że ty jesteś tą wariatów, no kurde, to. No nawet ten taki widz wybrał taką formę rozrywki, no to mamy to, co wszyscy chcieliśmy, tak? No kurde, jestem osobą, co poświęciła 10 lat sportu, wiemy, że sport jest niestety w obrocie na razie, no, dajemy ludziom chleba i igrzysk, no i tyle, i to są igrzyska, no przez czas na igrzyska prawdziwych gladiatorów z Dawidem Harnasiem 0,20 na czele. Nie? Czy nie uważasz, że to jest przesada, że Jakub Lasik walczył was w turnieju, skoro gość jest tak silny, że jednym liście łamie nos swojemu rywalowi? Właściwie koledzy? To świadczy tylko o tym, żeby nie lekceważyć gladiatorów, bo gladiatorzy, jak widać, mogą też kogoś uszkodzić. A jaka będzie kara finansowa? Wiesz co, nie. Złamanie nosa podczas konferencji? To trzeba już pytać włodarzy. Przecież mówiłem, że to tylko sprzątam, nie? Dobra, to ja teraz pytam sprzątacza, co by on zrobił na swoim miejscu, gdyby mógł podjąć decyzję. Ja to bym solił grube kary, nie? Ale jak zachowają się włodarze, to nie wiadomo, nie? No za takie uderzenie? Czy ty pamiętasz w historii frików złamany nos? Lasik ma atomowy cios, kurwa, to. Chłopie, on go tak pacnął, a to normalnie nos mu złamało. No widzisz, o. Lasik ma moc, o.
Paweł, ja wiem, że po naszej lewej, dosłownie z 30 metrów, no 20 może, nawet 25, jest Jacek Murański. Czy ty masz taką ochotę, żeby tam... Nie, już to poczekam do jutra, akurat jutro już mnie nikt nie będzie trzymał, także będziemy tylko my dwa i będę mógł zrobić to, co chcę. Oj, ochronę poprzepychałeś jak nigdy. Później, bo się zdenerwowałem, wiesz, jak mnie to zabolało, że mnie nie chcą dopuścić, bo naprawdę potem mnie zdenerwował, nie? Co by zrobił, gdyby się udało? No nie, już nie było kontroli, nie? Już bym siekał tam potem, naprawdę, nie? Już odpaliłem się na 100%, nie? No dobrze, moi drodzy, jutro odbywa się gala nad morzem w zimę. Czy ty jesteś zadowolony z tego wszystko, co się teraz dzieje w mediach? Zainteresowanie Prime'em? Tak, zainteresowanie jest, wyświetlenia, wszystko się zgadza, także jutro zajebista gala, to pełna hala, będzie zajebiście. Tak, pełna hala? Tak, tak, pełna hala, także będzie grubo. Wracamy do Koszalina po latach, byłem tu, nie wiem, już kurde, z 6-7 lat temu z Fenem, teraz wracam tu z inną organizacją, w zupełnie innej roli, także wtedy były pustki na trybunach, a teraz będzie komplet. Dobrze, jeżeli chodzi... Inny poziom w oktagonie, ale wiecie, że to nie o to tym wszystkim chodzi. No i tutaj pierwszy raz w historii będzie bardzo dużo walek, gdzie będą szanse na przykład dwóch na jednego, będą takie pojedynki, no bo i w gladiatorach, no i przede wszystkim Wielki Bóg kontra dwóch rosłych gości. Nie boisz, że komuś jutro stanie duża krzywda? Bo też się na tym znawiam, że kurczę, tutaj się różne rzeczy mogą wydarzyć. Słuchaj, no gdzie dwa rąbią, tam biura lecą, no to są sporty walki, no, także wiesz. No. Trzeba być czujnym. No dobra, ale pytam się, czy ty nie sądzisz, że kurde, to się jednak może coś jeszcze wydarzyć? No słuchaj, zawsze się coś może wydarzyć, no to są sporty walki, MMA, no, MMA, to nie są szachy, no. No ja wiem, ale rzadko kiedy jedna osoba może trzymać drugą, a druga może ją bić. Słuchaj, tak jak mówiłem wcześniej, Wielki Bół to nie będzie pierwszy, że on się bije przeciwko dwóm. Wielki Bół nieraz walczył, kurde, po lasach z 10, także wiesz, dla niego to nie pierwszyzna, on jest w swoim naturalnym środowisku, także jak widać, dobrze się czuje, nie? A tak jeszcze ze względów organizacyjnych chciałem dopytać, czy jak taki olejnik wjeżdża z buta w Natana Marcania, to później dostaje jakąś karę, czy kompletnie nie? To już musisz organizatorów pytać, nie? No Paweł, no... Tam jest taka eksplozja nienawiści, no to ja już nic na to nie poradzę, wiesz, że olejnik leci do Marconia, jest skurzony, bo on bardzo chciał się bić z Natanem. Niestety Natan nie dostał zgody na tą walkę. Widocznie, wiesz, ryzyko walki z olejnikiem dla pewnych osób byłoby zbyt duże. Nie wiem, o co chodzi, się nie wnikam, ale... Ja ci wytłumaczę. Natan twierdzi, że to federacja nie chciała dać olejnikowi tego pojedynku, bo jest potrzebny im w lutym, a boją się, że Natan go uszkodzi. To jest wersja oczywiście Marconia. No tak, też tak słyszałem. No nie ma to jakiś sens, ale zdziwi się, że olejnik tak się buzuje. Jak olejnik od razu swoje 5 minut, kurde, jest potężnym freakfighterem, same main eventy zgarnia, nie? I tak dalej, no chce wykorzystać swoje 5 minut. Ja mam tylko nadzieję, że jutro Adaś co roku wykorzysta swoje 5 minut. Mam jeszcze nadzieję, że go dorwiemy w hotelu i z nim porozmawiamy, bo kurczę, nie byłoby dobrze. Ja też mam nadzieję, że co roku się znajdzie. Okej. Okay. Kończę jeszcze to wszystko. Rozglądam się tutaj właśnie, czy jeszcze go gdzieś nie ma. Który z zawodników nowych najbardziej ciekawi i jego dyspozycja? Mnie? Nie wiem, jak ja walczę, to się skupiam na sobie. Dobra, na swoim... to Paweł, ja ci daję odpocząć. To możesz mi pytać, takie pytanie zadać, jak ktoś organizuje, ale sam się walczę, to się skupiam na sobie i na swojej dyspozycji i tak dalej. No, reszta mi tak mnie interesuje, nie? Dobrze, dziękuję, trzymaj się. Wszystkim piąteczka, dziękuję. Okay.